Dzień trzeci. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony John Garrett, a to dzień trzeci. Nie, to This War of Mine. A Wojtasowi udało się wrócić bezpiecznie. Co my tutaj mamy? Ta noc była spokojna. Poszukując zapasów, Wojta znalazł parę ciekawych rzeczy. Szlugson czuje się znacznie lepiej. Musimy tylko mieć na niego oko. To dobra wiadomość, ale czemu mam tak niską liczbę klatek? Przepraszam was. Muszę sprawdzić, co się dzieje. Nie, no jest 30 FPS-ów. Halo? Dlaczego? Nie podoba mi się. Może powinno mi się podać? Nie, no jest mniej. Zdecydowanie. Coś tu kurwa nie gra. A nie, już jest okej, okay, dobra. Może jakiś szlugson się odjebał. Mysza, nie jesteś śpiący. Szlugson, połóż się. Bo jest ponoć z tobą znacznie lepiej. Mysza, ty się popierdalaj. Dzisiaj będziecie jedli. Panie aligarze. Proszę coś tutaj wykrafcić. Dobrze. Stać nas na aparat bimbrowniczy, na filtrownię albo na prosty piecyk. Ciężkie życie. Ciężkie życie. Mysza, kopsnij się i sprawdź to. Można. Ale muszę mieć pewność. Dobra, zagramy trochę niebezpiecznie, że tak to powiem. I na opał będziemy musieli ewentualnie przerobić książki. No i przynajmniej ich nakarmimy. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobrze, Aligar, spisałeś się. Potrafisz rąbać. Mysza. Właśnie, czekaj, nie. Może Aligar da radę to jakoś zrobić, bo to w końcu jest smykałka i to jest człowiek craftsman. Niby nic. Mysza może zna się na lekach, to pójdzie tam się przejrzeć. Wojtas i Szlugson widzę sobie śpią. Bardzo dobrze. Mysza czeka w drzwiach. Zamknij te drzwi, Mysza! Nie pozwól temu chujowi wejść. Wypierdalaj stąd! Nie znam cię. Dobra. Przed jakiś sopel. Mysza sprzedaje faka. Widać, sopel jest zawiedziony. Dobrze. Te zioła później możemy wykorzystywać, więc. To bym mu na pewno opylił. To bym mu sprzedał. Dobrze, kapitanie Drables. Będziemy potrzebowali tego. A, żarcia nie dasz. Jesteś strasznym cyganem. Wszystko na naszą niekorzyść. No dobra. Mało tego. Jeszcze daj trochę drewna. No nie bądź cygan, panie kapitanie Drables. Dobra. To zrobimy może tak. Nie. To wolę już te drobiazgi. Dobra, coś takiego może być, ale to nie wszystko. Od czego w sumie, co bym od ciebie chciał? Czy będziemy bawić się w pędzenie alkoholu? W tym playthrough obawiam się, że nie, że będziemy się bawić w narkotyki, które będzie tworzył Mysza. Jeśli jest od tego rzeczywiście specem, to lepiej, żeby się wykazał, czyż nie? Dobra, przyda nam się jeszcze drewno. Aż tak hojni jesteśmy dla ciebie, kapitanie Drables? Dobrze. Nie? To już dawaj te drobiazgi, ty cyganerio. Dobrze. Obawiam się, że będziemy musieli się też pozbyć książek. A, jak taki jest kurs, to wolę, żebyście mieli co czytać. Szczerze, kurs taki po prostu rzecz to jest jednak pieniądz gaming. Dobra, czego będziemy potrzebować? No ogólnie ja mam taką strategię, żeby zbierać dużo materiałów. No to się później zwraca, możecie mi zaufać. Dobra, zrobimy to inaczej. Weźmiemy coś, co będzie nam się jeszcze mogło przydać, czyli na przykład jedzenie. No i powoli będziemy odkładać. Dobra, nie to nie. Jest git, odsyłamy cię. No to wracaj do swoich, otwórz mu drzwi, pożegnaj się, pomachaj mu na razie. No, Mysza, umiesz zamykać drzwi? Ja rozumiem, że. No, masz tutaj wielką lochę praktycznie, ale no, tak czy siak, robimy obiad, obiaderinio. Dobra, wszystko jest teraz tańsze. Dwie porcje dla tych dwóch mireczków. I co? Dobra, to najpierw wy zjecie, zagotujecie dla nich metę, oni później przyjdą grzecznie opierdolić na nieświadomce, kto jest kto. Rozwiązanie zagadki będzie pewnie zupełnie inne.
Wojtas już się wyspał. Mam nadzieję, że się na pewno najesz, panie kolego. Mysza zaczyna mu podjadać. Nie wiem, czy wiecie, ale można coś takiego robić, że ktoś podje mu. Wojtas przybiegnie, dokończy czynność i już się najadł, a mysza będzie głodny. Przykra sprawa. Przykra sprawa. Dobra. Teoretycznie, Wojtas, ty możesz se usiąść, Aliger zapierdalaj na nocną. I Szluksoner będzie musiał tutaj przyjść po żarełko. Mysza opierdol, Szlukson, raz. Raz, nie ma czasu, Szluksoneuszu. Dobra, mysza zacznij wpierdalać, niech on tam już będzie gotowy. Dobra, Szluksoneusz przyszedł, opierdolisz. Myszyński kardynał niech będzie tutaj. Gdzie się czuje, musisz odpocząć. Jasne, Szlukson, jasne. Dobrze. Co możemy chcieć zrobić? Możemy to ulepszyć w sumie. To nie jest taki głupi pomysł. Szkoda, że tutaj nam zabrakło i chyba poczekam na warsztat metalowy, bo to jest bardzo intratna decyzja. Jeśli dobrze używam znaczenia tego słowa. Zwróci się to, mam taką nadzieję. Dobrze więc, to będzie koniec dnia. Ponoć w okolicy grasują niebezpieczne bandy. No, w takim wypadku mysza i Aliger czuwacie, Wojtas na nocną, raz. Nie ma czasu na gierki, że tak to powiem. Miejmy nadzieję, że nie zaatakują naszych ludzi, bo może się to źle skończyć. Nie mamy w sumie uzbrojenia, nie mamy też jak naprawić tej broni, która się tutaj znajduje, więc... No, bądźmy dobrej myśli, tylko tyle nam pozostało. Na pewno weźmiemy części, to, zepsutą klamkę i amunicję, ponieważ ataki terrorystyczne, że tak to nazwę, mogą się zjawiać coraz częściej. Czy jest coś, co bym cenił bardziej niż to? Chyba nie. Chociaż, jak to mówił święty Łukasz, łomu i łopaty ręką nie oszukasz. Dlatego obawiam się, że na chwilę obecną to może w ten sposób, czy może bardziej tak, będzie dla nas bardziej wartościowe. Do wyjścia. Raz. Wojtas znowu wrócił. Cieszę się, że oglądasz tę serię, Wojtas, i cieszę się, że żyjesz. Uwierz mi, nie mam w planach cię uśmiercać, ale w tej grze wszystko może się stać. Możesz umrzeć z głodu, możesz zostać zastrzelony. Mogą nawet zabić cię ci cholerni bandyci. Dobra. Chyba nikomu nic się nie stało. Miejmy nadzieję. Błagam. Zaatakowano nas. Kurwa blada. Nie. Tak się nie robi. Tak się kurwa nie robi. Kurwa no. Całe jedzenie. Nie przeżyjemy, jeśli nie będziemy bronić naszego schronienia. Musimy zadbać o bezpieczeństwo. Mysza, do kurwy nędzy. To nie jest takie proste. Aligar, jesteś smutny. Co ja ci poradzę? Przejebane. Dobrze, w takim wypadku nie mamy wyboru. Albo nie, Aligar się musi tym zająć, mimo to, że jest lekko ranny. Ty, mysza, się połóż. Kurna, no bez sensu. Straciliśmy tyle jedzenia. Wszystko przez tych chorych skurwesynów. Nie dość, że mamy wojnę i brakuje nam zapasów, to jeszcze w nocy nachodzą nas rabusie. Wiem, Wojtas, jesteś strasznie zirytowany. Ja też. Mogłem ich nakarmić dosyta. To był de facto mój błąd. Błąd, za który jestem gotów zapłacić. Parę groszy. Maksymalnie. Odpoczniesz sobie w swoim czasie. Dobrze. I oczywiście zabrakło nam jednej części. A tutaj też. O. W takim wypadku nie mamy wyboru. Musimy zrobić nóż. I szykować się na najgorsze. No niestety. Nie zapowiada się to zbyt kolorowo. No nie, jeszcze dzieci idą. Aligar, zrób coś. I mamy wam oddać nasze ostatnie leki. Wy chory skurwysyny. Dlaczego? Ja pierdolsztajn, Schleswig-Holstein. Wasza mamusia jest chora, a nasza sytuacja nie jest lepsza. Ale to czas wojny. Proszę. Już nie jesteś smutny chociaż. Biedne dzieci, mam nadzieję, że lekarstwa pomogą ich matce. Powinny, Aliger. Powinny. Otwórz drzwi na oścież. To bardzo dobry pomysł. Szluk, są jakieś przemyślenia?
Leki to towar na wagę złota, ale postąpiliśmy słusznie. Zabezpieczenie schronienia przed szabrownikami to podstawa. Musimy mieć dość broni i rozstawiać straże w nocy. Zgadza się. W takim wypadku, Wojtas, nie mogliśmy zostawić tych biednych dzieci na pastwę losu. To byłoby bezduszne. Widzę, że każdy z was jest jednak całkiem ludzki. Miałem nadzieję, że Szlukson chociaż powie, że to był zły wybór i powinniśmy trzymać leki dla siebie. Sam jesteś chory przecież. Ach, Szlukson. Gdybyś nie palił, byłbyś pewnie zdrowy. Mysza. Kurwa, no kiedy się wyśpisz? Bo będziemy musieli to jakoś przeczekać. Musisz usiąść? Dobrze, usiądź. Biedny Aligar. Może zrobimy inaczej. Mysza po prostu będzie spał w nocy. Nie ma czasu na gierki. Dobrze, w takim wypadku. Ukradziona stacja. Garaż, zniszczony blok. Z jedzeniem jest krucho. Muszę to jakoś dobrze rozmyślić. Jedzenie dużo. Tutaj w garażu można się wymienić zawsze. Jedzenie dużo. Ale żeby tam się dostać, będziemy potrzebować piłek, których nie mamy. No cóż, nie byłem jeszcze na stacji benzynowej. To musi być mój strzał. Ty śpisz, Wojtas. Szukasz zapasów, Szlukson, czuwasz. To będzie naprawdę ciężkie. Miejmy nadzieję, że się nie spierdoli. Dobra, nie bierz nic. Odpocznij sobie. Skupmy się na tym, żeby tego nie spieprzyć. Wygląda na to, że została dostatecznie złupiona, ponieważ nie wyleciało w powietrze w wyniku ostrzału. No, co prawda, to prawda. I nie wziąłem łopaty. To może okazać się strasznie nieprzyjemne. Strasznie nieprzyjemne. Oj, czuję słaby blend. Panie Johnny Garrett, mamy mało czasu, mamy mało surowców, a ja mogłem zostawić jedzenie na piekarniku. Albo na kuchence, tak to bardziej powinienem ująć. Wtedy przynajmniej by te skurwe syny nie mogły nas okraść. No trudno. Pozostaje ci tylko kopać. Co innego zrobimy? Cholera. Noc czwarta, a już nie jest kolorowo. Nie wierzę. Bez łopaty potrwa to wieczność. No przykro mi, Wojtas, musisz się poświęcić dla grupy. Cholera jasna. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo ofiar na samym początku. Przynajmniej ta seria będzie nieco intrygująca. Gdybym miał jakieś lepsze warunki. Cholera jasna. Dobra, no cóż, napiję się specyfiku od myszy, podczas gdy on będzie przekopywał to. Ponoć to śliwowica, smakuje całkiem dobrze. Z tego miejsca w sumie pragnę pozdrowić myszę. Dziękuję za ten wywar na moje urodziny. Twoje zdrowie, raczej wasze zdrowie, widzowie. Taki słodkawy. Dobry, dobry smak. Trochę trzepie. Dobra, nie będę pił więcej, bo nie pije się podczas nagrywania, przed nagrywaniem i po nagrywaniu. Chociaż po, w sumie wtedy już nikt nie wie, że jesteś nietrzeźwy. Dobrze więc, Wojtas skończył już przekopywać. Ja skończyłem swoje eskapady alkoholowe. Przyjrzyjmy się, będziemy musieli się tu przepiłować. Dobrze. Zbieraj, zbieraj, co się da. Dobrze, mają broń. Przynajmniej jakoś się będą mogli bronić. Ktoś tam chyba jest. Mam nadzieję, że to tylko szczurek. Przyjrzyj się. Tak, to tylko mój znajomy szczurek. Pod stołem leży notatka. Nie jest ukryta, ale łatwo ją przegapić. Z charakteru pisma wnioskuję, że napisała ją kobieta w pośpiechu. Miłosz, przepraszam, bardzo cię przepraszam. Nie mogłam dłużej czekać. W książkach schowałam nieco biżuterii. Znajdziesz ją w piwnicy, w kartonach za zareglowanymi drzwiami. Zrób z niej użytek i przeżyj. Proszę, Bóg z tobą. Przepraszam. No cóż. Widać, wojna nie oszczędza. A my znaleźliśmy coś bardzo wartościowego. Bandaże. Możemy teoretycznie zaryzykować i wziąć je ze sobą. Ale zaraz, myjemy każdego nieparzystego dnia. No właśnie. To może być problem. To może być spory problem. Bo jak tak sobie myślę, nie będziemy mieli okazji, żeby wymienić się za bandaże tak, żeby nasi ludzie nie głodowali. A nie chcę, żeby to się odbijało na ich morale. No cóż. Wojtas, jak widać, jest głodny, ale zadowolony. Jak to Wojtas?
pewnie usłyszał o tym alkoholu, który sobie piłem w czasie nagrywania. Więc. Będziemy musieli tutaj przyjść złą i z jedną piłką. Dobrze wiedzieć. Jedzenie! Wojtas, opierdalasz ludziom lodówki, jestem z ciebie dumny. W sumie tutaj już nikogo nie było, ale ta decyzja, żeby przyjść tutaj i zdobyć to jedzenie, była kluczowa. Była tak kluczowa jak klucz francuski. Dobra, przesadzam. Ta decyzja potrafi zmienić bieg wojny. Przesadzam. Straciłem 7 kąsków. Jestem naprawdę zawiedziony tym, co się stało. Przeżywam tak głupią rzecz. Ale w sumie to był misplay przeze mnie, więc... Nie ma co tutaj się jakoś rozdrabniać nad tym. Oho. Tu jest wyjście i coś do złupienia. Zrabowania, zszabrowania. Jakieś części, jakieś drewno, jakaś notatka. To chyba człowiek. Biedak zginął w ostrzale. Co tu robił? Przykro mi, Wojtas, że musiałeś to widzieć. Ale, niestety. Na wojnie nie każdy jest żołnierzem. A muzyka też robi swoje, nie oszukujmy się. Otwórz co się da. Jeśli nie będzie więcej jedzenia, to po prostu stąd spierdalasz w podskokach. Nie ma czasu na gierki. Zobaczmy, czy coś na dachu jest poza tą kubką. Nie, to i tak ją przejrzymy. Jak będą 3 minuty, już powoli się zbieram do wyjścia. Niestety nie, ale przynajmniej już nie będzie trzeba wchodzić na sam dach. Tutaj może coś się dozbierze. Coś, co nie jest częściami elektronicznymi. No fakt, nie jest, dobra. Odpuszczę sobie chyba już. Chyba, że będzie mógł tędy jakoś się przydostać, chyba nie. No właśnie, chyba nie. Dobrze, no to zbiegaj do wyjścia. Zapieprzaj na nocną, mój drogi kolego. Dobra, dzięki Wojtasowi uda przeżyć nam się kolejną noc. Jednakże to nie jest zbyt kolorowe. Cały czas jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. Ale mamy 6 porcji. To może być coś. Woda. To. Alkohol. Części. I drewno. 4. Czy 4 będzie ok? Obawiam się, że nie. Zostawiamy alkohol. I do wyjścia raz. Ale co stanie się dalej? Prawdopodobnie zobaczcie w następnym odcinku. Do zobaczenia.